Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem Skydum 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony Skydum, dzisiaj pokażę Wam odcinek pod tytułem Największe talenty z FIFA 11, co teraz z nimi się dzieje. Ostatni odcinek tego typu przyjęliście bardzo fajnie i zostawiliście ponad 1600 łapek w górę. Jak uda Wam się to przebić, będę mega wdzięczny. Tu macie jeszcze 5 najnowszych widzów, a teraz koń żebrania i przejdźmy do odcinka. Od razu mówię, że w tym filmie nie spodziewajcie się jakichś oczywistych zawodników, bo wolę Wam pokazać piłkarzy, których nie każdy zna, bo uważam, że to jest o wiele ciekawsze. Możecie napisać, ile zawodników znacie z dzisiejszego odcinka, a my zaczynamy od Federico Macedy. Włoski zawodnik FIFA 11 miał 74 oceny ogólne, a jego potencjał był oceniony na 88. Federico miał tak wysoki potencjał, ponieważ w pierwszym sezonie, gdy przeszedł do Manchesteru United, od razu zaczął grać w zespole do lat 18 i został najlepszym strzelcem całej ligi. Później, gdy został przesunięty do pierwszej drużyny, nie umiał się przebić do składu, chodził po wypożyczeniach i ostatecznie wielkiej kariery nie zrobił. Obecnie gra w Cardiff City, ma 72 overalla i w karierze możemy go rozwinąć do 73. Zawodnik ma obecnie 27 lat, więc jest jeszcze szansa, że coś osiągnie. To jest zawodnik, którego większość raczej zna, czyli Kieran Gibbs. W FIFA 11 Anglik miał 20 lat, 76 oceny ogólnej, a potencjał wynosił 88. Zawodnik przez większość kariery grał w barwach kanonierów, zapowiadał się świetnie, ale niestety nie zrobił aż tak dużej kariery, jak przewidział mu EA. Może być to spowodowane tym, że przez długi czas był tylko rezerwowym, a jak grał, to najprawdopodobniej nie zachwycał i przez to dzisiaj ma 76 oceny ogólnej i gra w Championship. Ponownie mamy włoskiego zawodnika, teraz jest nim Andrea Ranocchia. Środkowy obrońca był zapowiadany na wielką gwiazdę, wygrał raz nagrodę za najlepiej zapowiadającego się obrońcę w Serie A, ale okazało się, że tak dobry nie jest i obecnie ma 76 oceny ogólnej, a w FIFA 11 miał 78 overalla i 88 potencjału. Ji Dong-hoon jest kolejnym naszym zawodnikiem, myślę, że mało osób może go kojarzyć, a osoby grające w karierę w FIFA 11 myślę, że dokładnie wiedzą, kim on jest, ponieważ ten zawodnik miał tylko 66 overalla, a jego potencjał wynosił aż 89. Ogólnie zawodnik miał tak duży potencjał, ponieważ w lidze koreańskiej świetnie się spisywał. Szybko został zauważony przez europejskie kluby i po przejściu do Sunderlandu jego kariera się posypała, słabo sobie radził w Europie i obecnie w FIFA 19 ma 71 oceny ogólnej. A teraz najdziwniejszy przypadek w dzisiejszym odcinku, jest to ponownie Koreańczyk i szczerze nie wiem, jak Wam go przedstawić, ponieważ w FIFA 11 nazywa się Lee Sung Yul. Miał 68 oceny ogólnej, potencjału 89. W FIFA 12 w ogóle go nie było, co z nim się działo, tego nie mogłem znaleźć, bo ciągle wyskakiwali mi inni zawodnicy z Korei. W FIFA 13 się pojawił i nagle miał 63 oceny ogólnej i 65 potencjału. A w ostatniej FIFA, jakiej był, to była FIFA 17 i tu nazywa się Lee Sung Yul. No nie mam pojęcia, jak to przeczytać dokładnie, ale sami widzicie na ekranie, że te nazwiska się różnią. Miał 63 oceny ogólnej, 27 lat, a teraz nie wiem, co z nim się dzieje, bo jak wpiszę obecne jego nazwisko, to wyskakuje jakiś piosenkarz, ale to nie jest on, więc dziwna sytuacja, jestem ciekaw, co ten zawodnik obecnie robi. Kolejnego zawodnika ja osobiście dobrze znam, bo często go trafiam w paczkach, a jest nim Trzabalala. Zawodnik w FIFA 11 miał 73 oceny ogólne, jego potencjał był oceniony na 89. Pewnie dlatego, że w poprzednim sezonie na 18 spotkań strzelił 7 bramek i 6 razy asystował, ale nigdy więcej nie miał aż tak dobrego sezonu, jego potencjał ciągle spadał i obecnie w FIFA 19 ten zawodnik ma 76 oceny ogólnej. Franco Di Santo obecnie gra w Schalke, ma 75 oceny ogólnej i w drużynie z Niemiec raczej pełni funkcję rezerwowego, a jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej i Argentyńczykowi wróżono wielką karierę. W FIFA 11 miał 74 oceny ogólnej, 90 potencjału. Zawodnikowi nie udało się zrobić aż tak dużej kariery, miał bardzo dobre momenty w karierze, ale tych gorszych jednak było trochę więcej. Dużą karierę też przewidywano dla Sotirisa Ninisa, ale raczej mu to nie wyszło, obecnie gra w drugiej lidze izraelskiej i ostatni raz mogliśmy nim zagrać w FIFA 17, gdy miał 70 oceny ogólnej i 71 potencjału.
ale w FIFA 11 wyglądało to o wiele lepiej. Miał 77 overalla, a potencjał był oceniony na 90. Po sezonie 10-11 dostał coraz mniej szans gry i przez to potencjał i overall ciągle spadał. Przedostatnim zawodnikiem jest Sissoko. W FIFA 11 był najbardziej utalentowanym lewym obrońcą. Miał 91 potencjału, ocena ogólna wynosiła 78. Jego kariera zaczęła się sypać, gdy przeszedł do ligi angielskiej, w której nie mógł się odnaleźć i dzisiaj gra w lidze tureckiej, ma tylko 70 oceny ogólnej, ale gra regularnie, no i jednak ta liga turecka nie jest bardzo słaba, więc myślę, że Francuz mimo to nie może narzekać na swoją karierę. I ostatni zawodnik, myślę, że każdy go kojarzy, jest nim Jesus Navas. O zawodniku nie można powiedzieć, że dużej kariery nie zrobił, bo jednak grał w bardzo dobrych zespołach, ale w FIFA 11 bardziej mu wróżyli, że będzie na poziomie Neymara, czyli miał 92 potencjału, w tamtym czasie miał dość wysoką ocenę ogólną, wynosiła ona aż 84, ale gdy zdecydował się przejść do Manchesteru City, no to w obywatelach średnio mu się powodziło, po powrocie do Sevilla odbudował starą dobrą formę i obecnie ma 81 oceny ogólnej. No i tak zakończyliśmy dzisiejsze zestawienie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, napiszcie jaka FIFA ma być w kolejnym odcinku. Mówi do Was Skydum, więc na razie, cześć i czołem. Yo!